Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie ex-złoczyńcy na emeryturze? Albo działającego superłotra, gdy ma niedzielę wolną od pracy? Albo jakby wyglądało życie superłotra, gdyby miał żonę i dziecko? Na te pytania odpowiada książka Wi, dziewczynka szpieg, licencja na luz, autorstwa Mas Evans, podesłana mi przez wydawnictwo literackie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli na wcześniejsze pytania odpowiedzieliście tak, to po tą książkę zdecydowanie powinniście sięgnąć. Jej bohaterką jest 11-letnia Valentine, czyli Walentynka. Trochę nietypowe imię, to prawda, ale to jeszcze nic, bo mama dziewczynki nazywa się Esther Day, choć preferuje, by mówiono do niej Susan. Ciekawe czemu. Natomiast jej babcia nazywa się Independence Day, czyli Dzień Niepodległości. Ciekawe, jak wyglądało jej życie w szkole. Nieważne, to nie o Indie jest ta opowieść, a o życiu Wim, które jest całkiem niezwyczajnie zwyczajne, bowiem jej mama była szpiegiem. Choć dziś skończyła już z tą pracą, to ciężko wyzbyć się starych zachowań. Esther oczywiście utrzymuje w tajemnicy swoją przeszłość w dość nieudolny sposób. Jednak Wim jest w ciemię bita i doskonale zdaje sobie z tego sprawę, zresztą jej mama zostawia wszędzie dowody na to, czym kiedyś się zajmowała. W końcu jednak podczas jednej z rozmów dziewczynka informuje mamę o tym, że doskonale wie o jej przeszłości. Chociaż mama wykręca się niczym biskrę, to w końcu potwierdza, że faktycznie była szpiegiem, ale tę profesję porzuciła dla swojej córki i jej bezpieczeństwa. Poza mamą, dziewczynka mieszka też z babcią. Jeśli chodzi o ojca, to niestety on nie żyje. Dziewczynka nigdy go nie poznała, więc w sumie nie czuje żalu. Zresztą aktualnie ma ważniejsze sprawy na głowie, bowiem jej mama spotyka się z jej nauczycielem George'em. I choć mężczyzna ten jest dla niej bardzo miły, to perspektywa zamieszkania pod jednym dachem ze swoim nauczycielem i z jego synem, który także jest w sumie dla niej miły, nie napawa jej większym optymizmem. Jego syn nazywa się Russell. Jest to chłopiec, który jest zamknięty w sobie, ale w gruncie rzeczy jest bardzo miłym chłopakiem, którego Wi zna, bo chodzą razem do jednej klasy. Jednak nie ma z nim niestety bliższych relacji. Mama dziewczynki stwierdza, że to nic wielkiego, że spotyka się z jej nauczycielem i w ogóle Wi nie powinna się tym przejmować, jednak gdy ten się oświadcza, od razu przyjmuje pierścionek. Jeśli chodzi o George'a, to jest świetnym facetem, miłym i szalenie zakochanym w Esther, więc Wi, a w szczególności jej babcia, bardzo się z tego cieszą. Kobieta znów jest szczęśliwa i zakochana po uszy. Niestety do zawarcia małżeństwa nie dochodzi, gdyż zjawia się Robert, czyli ojciec Wi, który wcale nie umarł, a dodatkowo chce znowu nawiązać kontakt z córką, której nie widział przez ostatnie 10 lat. Wszyscy są naturalnie w szoku, a najbardziej babcia dziewczynki, która nie znosiła go i miała ku temu powód, bowiem okazuje się drugim najlepszym przestępcą na świecie. Natomiast mama dziewczynki pracowała po stronie dobra. Scena, w której rodzice dziewczynki się poznają, jest po prostu kapitalnie napisana, jest przezabawna i na pewno zostanie ze mną na długo. Po pojawieniu się ojca, Wi ma ciężki orzech do zgryzienia. Czy odbudować kontakt z ojcem? Czy może pozostać wierna mamie, która okej, bywa dla niej nadopiekuńcza i przewrażliwiona, ale z drugiej strony bardzo się o nią troszczy, martwi i mocno ją kocha. Z trzeciej strony to w końcu jej ojciec, ale z czwartej strony zostawił ją. A z piątej strony jest jeszcze George. George, który ją bardzo lubi i który tym wszystkim bardzo mocno cierpi. Jest też jego syn, z którym to dziewczynka w końcu zaczęła się świetnie dogadywać, który w tym momencie świetnie ją rozumie, bowiem sam przeżył rozwód rodziców i wie, jak ciężkie to bywa. Pojawia się też w głowie pytanie, dlaczego właśnie teraz ojciec do niej wraca? Czy jest szczery? Czy naprawdę chodzi mu o życie Wi? A może kryje się za tym coś więcej? Ta książka Wam na to odpowie. Jest to świetnie napisana, lekka, zabawna książka, którą czyta się bardzo szybko, chociaż nie zawsze wszystkie sytuacje były śmieszne, niektóre żarty były troszkę przeciągnięte, to jednak większość z nich trafiała do mnie i śmiałam się z absurdów, które ona przedstawia. Jedną z takich scen jest pierwsza rozmowa w cztery oczy Wi z ojcem, w której to właściciel lodziarni walczy z zabójcami, a dziewczynka z ojcem spokojnie sobie siedzą i rozmawiają o swojej przeszłości, przyszłości i tak dalej. Oczami wyobraźni widziałam tę scenę nakręconą w filmie i to była jedna z wielu zabawnych scen, które w wersji filmowej wybrzmiałyby jeszcze lepiej i jeszcze zabawniej. Poza tym, co się dzieje w trakcie rozmowy dziewczynki z ojcem, to i sama rozmowa jest zabawna. Bowiem niecodziennie gada się z ojcem, który mówi Wam, że kierował przestępczym imperium. Dodatkowo w książce jest mnóstwo nawiązań do szpiegowskich filmów. Autorka odwołuje się do nich naprawdę z lekkością. Mamy też nawiązanie do Ralpha Demorgi i do wielu różnych filmów. Jeśli chodzi o samą bohaterkę, to jest ona bystra, rezolutna, spostrzegawcza,
ale nie jest to bohaterka, która jest nieskazitelna. Ona ma też swoje ciemne strony i to też jest jej ogromnym plusem. Początkowo wydaje się ona naprawdę pozytywną bohaterką, jednak z biegiem fabuły i z biegiem wydarzeń, które się toczą w tej fabule, Vi przechodzi troszkę na tą ciemną stronę mocy i nie do końca jest postacią kryształową. I to mi się bardzo podobało, chociaż to też sprawiało, że momentami jej nienawidziłam, dosłownie jej nie cierpiałam. Natomiast rozumiałam, z czego to wynika i to było uzasadnione i bardzo mi się też to podobało. Jeśli jeszcze chodzi o samą dziewczynkę, to ona, tak jak jej mama, chce zostać szpiegiem. Niestety jej mama nie zgadza się na to i chce ją wysłać do zwykłej szkoły, a nie do szkoły dla szpiegów, w której to, by zostać przyjętym, trzeba rozwiązać zagadkę, która dodatkowo sama nam się przytrafi. Poza Vi uwielbiam Lassera, który jest postacią bardzo smutną, bardzo taką rzeczywistą, który ma świetny wątek ze swoją matką, który jest bardzo poruszający i bardzo prawdziwy i myślę, że sporo osób, sporo dzieciaków będzie mogło się z nim utożsamić, też zrozumieć to, co on przeżywa. Jest to chłopak też, który jest inteligentny i który ma pasję do elektroniki. Ta książka, jak mówiłam, jest przezabawna, jednak kiedy trzeba, potrafi też być poważna. Na przykład, kiedy dowiadujemy się o planie Superłotra, pierwszego najlepszego Superłotra, który to jest bardzo na poważnie i tutaj Wam powiem, że troszkę szkoda, bo ja bym wolała, żeby był on bardziej podkręcony i bardziej absurdalny. Na przykład, że zmieni on wszystkie psy w hot dogi, albo zniszczy elektryczność i tylko ja ją sobie będę miał. To nie tak, że ten plan nie pasuje do planów z Jamesa Bonda, tych wszystkich Superłotrów, Superzłoczyńców. Pasuje. Natomiast ta książka w tak świetny sposób wyśmiewa absurdy związane z byciem szpiegiem, że ten plan Superłotra wydaje mi się po prostu za bardzo na poważnie. On pasuje mi do tych wszystkich planów Superłotrów, natomiast ja bym wolała personalnie, żeby on był bardziej absurdalny, żeby właśnie wyśmiewał te wszystkie plany Superłotrów, a nie wpasowywał się w te plany. Bo on świetnie się tutaj wpasowywuje w te plany, natomiast nie bardzo je wyśmiewa. Jeśli zaś chodzi o pierwszego, najlepszego Łotra na świecie, który tutaj jest głównym antagonistą, to nie jest rewelacyjny. Jest to postać bardzo tajemnicza, mroczna, dodatkowo samo zakończenie jej wątku także jest bardzo ciekawe. W książce nie zabrakło dwóch tajnych organizacji, z czego ta druga jest zdecydowanie fajniejsza od tej pierwszej, a jej skrót to 3S. Padniecie śmiechem, jak się dowiecie, co ten skrót oznacza i jak działa ta organizacja. Pomimo tej całej szpiegowskiej otoczki i humoru, książka też porusza kwestię honoru, przynależności do grupy, która zwłaszcza w młodym wieku jest bardzo ważna. Innym bardzo dobrym wątkiem jest na przykład wątek w szkole, który jest bardzo smutny, a zarazem bardzo prawdziwy, bo tego typu sytuacje mogą spotkać każdego dzieciaka. Te poważniejsze wątki są świetną przeciwwagą dla tych zabawnych wątków. Uzupełniają je i sprawiają, że ta książka jest po prostu ciekawsza. Kolejnym plusem jest to, że książka świetnie oddaje bycie nastolatkiem i rozterki temu towarzyszące. Zakończenie także nie zawodzi, jest świetnie napisane, ma troszkę humoru, jest bardzo ekscytujące i trzyma nas w napięciu. Całość czyta się bardzo szybko, przyjemnie, raz się śmiejąc, raz mając łzy w oczach, raz czując niepokój, a raz czując napięcie. Po prostu cały wachlarz emocji. Ja przy tej książce bawiłam się rewelacyjnie, jeśli Wy lubicie filmy z Bondem lub też Kingsmana, to naprawdę Wam tą książkę polecam. I to polecam nie tylko młodszym czytelnikom, ale też i ciut starszym, którzy wyłapią te nawiązania do kultowych filmów z Agentem 007. To tyle w tym filmie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, dziękuję wydawnictwu Literackiemu za podesłanie książki do recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!